No witam, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będziemy tutaj kombinować coś z takich głośników. Są to tonsile 20 GD. GD 20 W na 8 ohmów, ale to są dynamiczne. GD, nie GDN, tylko dynamiczne. Słuchajcie, jeden jest z nich uszkodzony, będzie służył mi jako membrana bierna. A tutaj powstał wymontowany wzmacniacz, bodajże chyba 7,5 W. I w zupełności wystarczy, słuchajcie, z podbiciem basu, z włącznikiem, to wszystko będziemy przerabiać tutaj na panel, taki malutki panelek. Już tutaj go sobie tutaj wyciąłem. On będzie dokręcony do obudowy z boku. Wiecie co wam powiem, fajnie to zagrało, fajnie i dosyć, że tak powiem, duża moc z tego głośnika. To wszystko pasuje jedno do drugiego. Słuchajcie, moment, może ja tutaj postawię na razie taką kamerkę. Wszystko pasuje, będzie pięknie, wszystko będzie owinięte sznurkiem. Tylko taki trochę cienki ten sznurek, może się uda mi jakiś szerszy zaraz poszukać. No i co, powiem tak, będzie to grało, no. Będzie to grać, będzie to grało, żebym powiedział. Będzie dobrze. Zaraz może coś puścimy. Sprawdzimy przy okazji, jaki pobór to bierze, bo to na razie mam zasilacz 12 V. Pół ampera, słuchajcie, będzie ekonomicznie, jak wstawimy lejonki, będzie ekonomicznie, dorobimy do tego bluetooth. O, wyłączone, moment, wtyczka, gdzie ta wtyczka na jacka, na razie muszę się wpiąć. Słuchajcie, dosyć fajnie to gra. Długości rury nie ustalałem. Ustalałem tutaj, miałem robić taki troszeczkę mniejszy, jak widać. Tutaj, a przewinęłem okleinę, bo resztkę okleiny z tej tuby, nie? Ta tuba też ma dosyć fajnie wymiary, bo ma ponad centymetrową ściankę. Także da się radę tutaj wszystko wkręcić. Z dwóch stron będą te głośniki. Na wierzchu będzie obejma taka, tego typu, taki pierścień. I tutaj sznurek do pełna. Taka szpulka grająca, o. Nie mylić ze szpulką od szpulowca. A tutaj próbowałem robić, że tak powiem, robić inne, grubsze, dłuższe. I do tych malutkich głośników fajnie grała ta metrowa rura, nie? Jak wyjmiesz głośnik, jest tak jak głośnik, no cicho to gra. Jak przystawisz głośnik do metrowej rury, to kurde, aż fajny efekt się można osiągnąć, no. Zresztą dobra, zaraz będziemy tutaj coś testować, nie? Sprawdzać, jaki to ma pobór z sieci, znaczy z sieci, z akumulatora, ile będzie ciągnąć, dobierać lejonki, złożymy do tego akumulator, ładowarkę i bluetooth, no i wejście na małego jacka, nie? Albo na cincze zrobię wejście. A będzie kabelek z cinchy na małego jacka. Dobra, słuchajcie, owinęłem tym sznurkiem. Pomalowałem na czerwono. Będzie czerwony głośnik, słuchajcie. To nic, ale to naprawdę będzie grało. Dobra, słuchajcie, będziemy montować. Będziemy, tak, musimy wyciągnąć z tego potencjometr. Muszę wylutować i te dwa przełączniki. Jeden to jest włącznik, a drugi to jest X-Bass, czyli dodatkowe wzmocnienie basu, tak jakby kontur. A tu mam taki jeden podwójny przełącznik, który ma dwie pozycje, raz, znaczy trzy pozycje, raz wyłączony i włączony z basem. I on będzie tutaj zamontowany jako jeden, żeby po prostu mniej tutaj dziur robić już na tym panelu do sterowania. Będą dwa głośniki z dwóch stron. I teraz tak, na środku będzie wyłączone, do dołu będzie właśnie z basem, do góry będzie bez basu, bez konturu, włączenie, nie? Czyli po prostu jednym przełącznikiem załatwię te dwa.
przełączniczki. No i potencjometr do regulacji głosu. Do tego jeszcze Bluetooth, no i lajonki. I gniazdo zasilania, ładowarki. I też tutaj musi wejść. Czyli jednym słowem tak, potencjometr, dwa cincze, przełącznik włączenia i gniazdo ładowarki. Wszystkie cztery tutaj dziury trzeba zrobić. Będzie głośnik Bluetooth. Weekend project, że tak powiem. Weekendowy projekt. No dobra, słuchajcie, będziemy tutaj coś może testować. Może tutaj coś znajdziemy, jakąś muzyczkę. Słuchajcie. Nasza rura. Trochę ściszyłem to. Bo... Zaraz, moment. Może się uda mi tutaj coś z tym powerbankiem odpiąć. To jeszcze do testów, to jeszcze daleko, bo jeszcze tutaj dojdzie Bluetooth. Kurczę, no co tu by postawić? Aha. Dobra. Słuchajcie, coś tutaj może zaraz... Dobra, coś może tego... Tak jest teraz bez tego basu. Bez podbicia basu. Kurczę, to gra. A tak jest z basem. Tylny głośnik to jest membrana bierna, nic poza tym. Będzie grać, słuchajcie. I na środku jest wyłączenie, nie? Dobra. Będziemy coś tutaj próbować tu pchać, układać, a jeszcze gąbeczka dojdzie, także będzie coś, będzie, no z tego może. Głośnik. Będzie głośnik, słuchajcie. No niestety, słuchajcie, tutaj rozładowuję go w tej chwili, ten akumulator, bo się nie chce ładować. Dolałem już tej wody utlenionej po 3 trójeczko, znaczy piąteczko, strzykawko, 3 ml, nie? Każde cele. Dobra, zobaczymy co będzie. I tak on tutaj nie wejdzie w ten głośnik. Tutaj już zrobiłem sobie pakiet lajonków. Jeszcze dojdzie do tego ładowarka. Będę musiał to otworzyć jednak. Jak widać z pakietu lajonków ten wzmacniaczek gra. 20-watowy głośnik, słuchajcie. Dzisiaj sobie jeszcze zrobimy taki mały pomiar. Ja tutaj zaraz będę to montował. Jeszcze będzie jeden taki panel z drugiej strony, właśnie z Bluetooth i z... I prawdopodobnie transmiterem. Słuchajcie, wstawimy transmiter taki 0,5 W stereofoniczny, bo ma i odtwarzacz MP3, i USB, i Bluetooth, i wszystko jest w tym transmiterku, także dowalimy tutaj sobie jeszcze transmiterek, jakoś antenkę i będzie wyglądać jak świnka, nie? Żartuję. Czerwoniutka. No, ale tutaj już panelek. Bez basu. Z basem. O. Się zepsuło się. Zaraz zobaczymy, co jest grane. Kolejnym krokiem będzie wygłuszenie, słuchajcie, jeszcze. I sprawdzenie to. I przetestowanie. No dobra, słuchajcie, już zaczynam pomału skręcać. Nie wstawiałem Bluetooth. Jest czysty wzmacniacz, dwa głośniki, przełącznik, znaczy minus 60, wycięcie basu o 60 Hz. I tutaj mamy pełne pasmo z podbiciem basu. No i co? Ładowanie. Wszystko jest pomocowane i wejście. Będzie jeszcze pomiar, będzie efekt końcowy, także nie wiem, czy coś nagrało, moment, bo to chyba nawet skręcam. Słuchajcie, głośnik ukończony. Tu mamy aktywny głośnik, tu mamy membranę bierną.
Tak, trochę więcej niż na pół gwizdka, bo tutaj mam analizatorek, słuchajcie, na tak i tam na Androidzie. Nie wiem, czy to cokolwiek będzie widać, czy nie będzie widać. Tu się odbija, kurczę, obraz. Co tu z tego zrobić? Moment, może tak, postawmy na głośniku. Około 80 cm jest teraz oddalony. Moment, może ja tutaj pogaszę te światła, które mi świecą w obraz. Holender, no. Widać, się odbija. Ale to nic, puszczam z generatora od 25 Hz do 10 kHz, bo tutaj mamy 10 kHz i zobaczymy teraz tak. 3300, 4956, przy ilu poziom sygnału spadnie, nie? Niech leci od 25 Hz. Jeszcze mamy full. 6 i 8 kHz, no niestety sopranu brakuje w tym głośniku. 8 kHz to jest max. Jeszcze raz puśćmy. No, 8250 w tym miejscu już spadł poziom sygnału, ale teraz może byśmy ustawili tak, żeby nie było harmonicznych na początku od basu. No, 8250, tylko teraz tak, ciekawe, czy po prostu może być wina tableta albo wina generatora, bo puszczam tutaj z generatora na komputerze. Taki tam generatorek. No nie wiadomo tak szczerze, czy to ten głośnik już przestaje przenosić przy 8. Być może, wiecie, bo to jest GD dynamiczny głośnik. 8 kHz to już dla niego jest dużo. A z basem zaraz zobaczymy. Może puśćmy sobie ten bas. Moment, wyłączmy te stało liniowo po prostu. Kurczę, czemu ja tego nie mogę zmniejszyć? Mam. No zobaczcie. I też tak samo 8250 i już było. Była lipa. Czekajcie, może mi się uda na coś postawić. No i słuchajcie, jest tak, że jest efekt końcowy. Wygląda jak beczka na piwo albo na wino. Tylko kranika brak. Może faktycznie z drugiej strony kranik dla jaj wkręca. No, szpunt brak. Dobra. To by było na tyle, słuchajcie, co do pomiarów, to może jeszcze zaraz coś tutaj zrobimy, tylko tyle, że ja już mi się nie chcę go rozkręcać, bo tutaj trzeba było głośnik wybierać, żeby podłączyć się z oscyloskopem, sprawdzić pomiar. Poziom mocy bez zniekształceń tak około 7 W, 7,5 W z 12 V wyszło z akumulatora i jeszcze będę go testował, ile czasu. Do tego jeszcze jest ładowarka, słuchajcie, jest taka mała ładowarka, 0,5 Ampera. Ona daje 14,4 V, nie 12, tak jak tu jest napisane, idealnie ładuje. I tutaj mam, o właśnie, w ten sposób jest ładowareczka do niego, także on nawet jest na środku wyłączony. Do góry bez basu, na dole z basem. I wzmocnienie, nic tu więcej nie upiększałem, to miało być Bluetooth, ale te odbiorniki Bluetooth, one mają za małe wyjście, trzeba by, nie wiem, może impedancję trzeba było dopasować do niego, czy jakoś tak. Ale słuchajcie, jest fajna zabawka na lato, jakby to powiedzieć, taką mało potupajkę można zrobić przy ognisku, nie ma problemu, tylko podłączać przez cincze, przez jacka, cincze jack przewodem telefon i możemy sobie grać pod gołym niebem, nie? Nie wiem, czy to słyszycie, ja akurat słyszę, jak fajnie membranka chodzi, słuchajcie. Zaraz będziemy tutaj sobie zmniejszać może to częstotliwość, 45 Hz. Patrzcie, jeszcze pracuje,
O. Gdzie to jest napisane i jaka jest częstotliwość? O, zaczyna fajnie pracować, tylko przy ilu? Przy 14 Hz, słuchajcie. Patrzcie, jak bije membraną. Oczywiście tu nie będziecie widzieć dobrze, bo jest 30 klatek na sekundę. No nie, 60 teraz nagrywam klatek na sekundę. 10, 13 znaczy. 10 Hz. Pracuje. I słychać takie pykania, tak jakby ktoś przykładał baterię. Dobra, nie ma co go mordować, słuchajcie. O. 31 Hz. 60, 80. I teraz zobaczmy, jak filtr wycina te niskie. Patrzcie, schodzimy 30 Hz, nie? Bez filtra, znaczy z filtrem teraz, ograniczającym niskie tony, a teraz bez. No troszeczkę bardziej łupi. Bez filtra, znaczy z filtrem ograniczającym, no jest taki inny dźwięk, ale chodzi, wszystko chodzi na stole. A teraz bez filtra, nie? Dobra, dosyć mordowania tych uszu, bo to naprawdę można ogłuchnąć przy takich częstotliwościach. No gra, no. Będzie grało. Zaraz zobaczymy jeszcze jakąś muzyczkę i to by było na tyle z beczułki, nie? Wiecie, co wam powiem? Pokonałem JBL-a. Na 100% ten wzmak pokonał JBL-a. Może nie ma tyle funkcji, bo brak Bluetooth, miałem wstawiać, ale wstawię. Kiedyś w przyszłości sobie może jakieś dorwę, takie dosyć w miarę solidne Bluetooth. To wstawimy odbiornik Bluetooth do niego, nie? Miał być nadajnik z Bluetooth, ale i radyjko miało być tu wstawione. Tam cuda nie widzę, ale tak szczerze, nie będę kaleczył. Wystarczy sam wzmacniacz. Chciałbym na zakończenie jeszcze tylko dodać, że naprawdę ciężko się jest przy tym zgadzać. Bez basu. Z basem. Tu mamy bas. Tylko, że tutaj akurat przy tej piosence basu to raczej nie usłyszymy, nie? Puśćmy coś może z perkusją, może coś będzie mocniejszego, nie wiem co tutaj można wam, żeby tam zaraz praw nie było, nie? Właśnie gramy to bez tego konturu, znaczy z tym filtrem, nie? Wyłączmy, ja pozdrawiam. I mam nadzieję, że łapki w górę postawicie. A co do live'ów, słuchajcie, właśnie, jeszcze kilka takich odpowiedzi może. Co do live'ów jeszcze nie wiem. Do 9, dzisiaj mamy który? Drugi już mamy. 9 prawdopodobnie rozblokują na Piracze live'y, także zrobimy jakieś tam Q&A, czy coś takiego. No i na razie jeszcze nie, mam możliwości. Zaraz zobaczymy, co tutaj mi się wyświetli na stronie mojej. Zobaczmy, wejdźmy w menadżer filmów. I jeszcze na koniec, na zakończenie tego mojego dzisiejszego marudzenia, słuchajcie. Bo to jest tak, jest niedziela, niby cały dzień wolny, ale coś zrobić, to trzeba w poniedziałek kończyć. I to jest tak, chciałem, żeby to na szybko zrobić, to jeszcze dzisiaj, a teraz o po robocie, kurde, kończyłem.
Zaraz zobaczymy, momencik, transmisji na żywo, co ja tu mogę, nie mogę. Nie masz pozwolenia na wyświetlanie tej strony. O, i takie buty, słuchajcie. Nie wiem, może trzeba będzie coś do nich napisać? O, tutaj jeden film, zawiera treści chronione prawami autorskimi, ale siedzieli ze mną na pół zarobkiem. O, z reklam, mini hotel, dobra. To by było na tyle, słuchajcie, z takiej beczułki. Dali Bóg. Kurde, muszę poszukać, gdzieś miałem kranik od beczki. Muszę wkręcić kranik. Z tej strony kranik wkręcę. Na bimber. Pozdrawiam.